Czyli Elżbieta austro-węgierska zapisała się w historii jako przepiękna i wyjątkowa cesarzowa Austrii i królowa Węgier, która zginęła w nieoczekiwany sposób. Była wysportowana i uwielbiała jeździć konno. Robiła też szokujące na owe czasy dla kobiet rzeczy, paliła tytoń i miała tatuaż na ramieniu w kształcie kotwicy, chciała tym wyrazić swoją miłość do morza. Odkryto go dopiero po jej śmierci, czym szokowała cały dwór cesarski. Historia jej życia jest bardzo pasjonująca, ale i zawiła. Jak przebiegało jej życie, skąd pochodziła, jakie miała korzenie, kim byli jej rodzice, czy była szczęśliwa i zeznała w życiu miłości, jak doszło do tego, że stała się cesarzową, jaka była. Na te i inne pytania postaram się znaleźć odpowiedź w tym filmie i jego dalszych częściach. Przyszła cesarzowa Austrii i od 1867 roku Austro-Węgier, czyli Elżbieta Amalia Eugenia von Wittelsbach, zwana potocznie Sisi, nazywana tak pieszczotliwie od najmłodszych lat przez swoją rodzinę i przyjaciół, urodziła się 24 grudnia 1837 roku w Monachium, jako księżniczka Elżbieta Amalia Eugenia von Wittelsbach. Pochodziła z bocznej i niekoronowanej linii rodu Wittelsbachów. Miała ona oficjalny tytuł Książąt Bawarskich. Przedstawiciele głównej linii dynastii Wittelsbachów rządzili w Bawarii jako królowie od 1806 roku z nadania cesarza Napoleona Bonapartego, gdyż byli w sojuszu wojskowo-politycznym z Napoleonem i Francją. Tutaj na zdjęciu widzimy przepiękną koronę królów bawarskich. Z tego okresu pochodzą też znaczne zdobycze terytorialne Bawarii, która zlikwidowała i anektowała za pozwoleniem Napoleona państwa kościelne oraz mniejsze księstwa i terytoria świeckich rodów panujących. Był to proces tzw. mediatyzacji względnie sekularyzacji. Bawaria powiększyła w ten sposób kilkukrotnie swoje terytorium w okresie wojen napoleońskich i zachowała je w dużej mierze po dziś dzień. Królestwo Bawarii zachowało w większości te tereny także po upadku Napoleona, ponieważ Bawarczycy zmienili fronty na stronę koalicji antynapoleońskiej w 1813 roku, podczas Bitwy pod Lipskiem. Napoleon obiecał wtedy, że jeśli wygra tę bitwę, to pierwsze co zrobi, to spali stolicę Królestwa Bawarii, czyli Monachium. Do tego jednak nigdy nie doszło, gdyż rządy Napoleona Zostały po przegranej bitwie stopniowo obalone. Granice Bawarii pokrywają się do dziś z granicami Królestwa Bawarii, z wyjątkiem Palatynatu Zachodnich Niemczech, który został od niej administracyjnie odłączony jako część oddzielnego landu. Ojcem Sisi był bawarski książę Maksymilian Józef Wittelsbach, a matką Ludwika Wilhelmina Wittelsbach, których to możemy widzieć na obu obrazach. Matka Sisi była córką ówczesnego króla Bawarii, Maksymiliana I Józefa Wittelsbacha, który panował w Bawarii w latach 1806-1825. Sisi miała łącznie dziewięcioro rodzeństwa, z czego okres dzieciństwa przeżyło siedmioro dzieci. Były to cztery siostry i trzech braci Sisi. Ojciec Sisi, czyli książę Maximilian Wittelsbach, był ekscentrykiem o liberalnych poglądach. Zdradzał wielokrotnie swą żonę i miał z innymi kobietami dwie córki. Do dziś nie wiadomo, ile spłodził dzieci na boku z licznymi kochankami. Jego małżeństwo z Ludwiką Wilhelminą Wittelsbach było małżeństwem z rozsądku wymuszonym przez dziadka księcia Wilhelma Wittelsbacha. Ani Ludwika, ani Maksymilian nie chcieli tego ślubu i został on narzucony odgórnie wbrew ich woli. Matka Sisi, czyli Ludwika, zakochała się bez pamięci w księciu portugalskim Don Michel, czyli w przyszłym królu Portugalii Michale I. z rodu Braganca. Zwanym też uzurpatorem, gdyż próbował przejąć władzę od swojego ojca przy pomocy przewrotu, co się jednak nie udało. Z tego też powodu książę portugalski Michał I znajdował się w 1824 roku na wygnaniu w Wiedniu i w tym samym roku spotkał Ludwikę na weselu Zofii, a więc jej siostry. Natychmiast się w niej zakochał i do tego wzajemnością. Książę Michał I. Braganca czy też Don Mikel nie czekał na zaprzepaszczenie życiowej okazji i poprosił jeszcze w Wiedniu o rękę pięknej bawarskiej księżniczki Ludwiki. Niestety ojciec Ludwiki i zarazem król Bawarii Maksymilian I, którego możemy widzieć tutaj na dwóch obrazach, odrzucił prośbę o rękę swojej córki. Prawdopodobnie główną motywacją do odrzucenia propozycji poślubienia Ludwiki przez jej ojca, króla Maksymiliana I, był fakt, że książę Michał spiskował przeciwko własnemu ojcu, który był królem Portugalii, by samemu przejąć władzę. Matka Ludwiki, bawarska królowa Karolina Fryderyka Badeńska, którą możemy tutaj również widzieć na obrazie, bardzo żałowała, że cała sytuacja rozwinęła się w ten sposób, i e, twierdziła, że rzadko zdarza się, że tak młodzi ludzie tak szybko mogą połączyć się tak piękną i wzajemną sympatią. Jednak 4 lata później, w 1828 roku, Don. Mikel został królem Portugalii, jako król Michał I Braganca. Tutaj możemy go widzieć na obrazie z prawej strony, króla Portugalii Michała I. Michał I nie odpuścił i ponownie poprosił o rękę Ludwiki, czyli matki Sisi. List został wysłany przez specjalnego posłańca z Portugalii do matki Ludwiki, królowej Karoliny Fryderyki, która w międzyczasie została wdową. Wydawało się, że tym razem nic nie stanie na ich drodze. List dotarł nad bawarskie jezioro Tegensej we wrześniu 1828 roku. Niestety było to o pięć dni za późno. Ludwika została właśnie wtedy zaręczona oficjalnie z bawarskim księciem Maksymilianem Józefem Wittelsbachem, gdyż siostra Ludwiki, Maksymiliana Józefina Karolina, która była obiecana Maksymilianowi, zmarła. Ani Ludwika, ani Miks Maksymilian nie chcieli być razem i zostali do tego małżeństwa przymuszeni tylko z powodu korzyści dynastyczno-politycznych. Ludwika ubolewała całe życie, że musiała poślubić kogoś, kogo nie kochała i do tego nie będącego królem czy arcyksięciem jakiej siostry. Do tego książę Maksymilian Wittelsbach był według niej dziwny i dziecinny, bo chętniej zajmował się samotnymi podróżami czy występami na 44-metrowej arenie cyrkowej we własnym pałacu, jako klaun lub jeździec. Zajmował się tym, że chętnie graniem na cytrze, czy też śpiewaniem w swojej kawiarni Sing Cafe niż swoją żoną Ludwiką. Z powodu komponowania i zamiłowania do gry na cytrze, Maksymilian miał też w wyższych sferach osobliwą ksywkę, cytrowy Maxiu. Uchodził za wirtuoza gry na cytrze. Bardzo pomocny w tym był oczywiście jego nauczyciel i ekspert od gry na cytrze Johann Petzmaja. Cytrowy Maxius popularyzował e, grę na cytrze w towarzystwie dworskim i wyższych sferach, gdyż do tej pory cytra była postrzegana bardziej jako prymitywny instrument dla lumpów. Był za to bardzo bogaty i szczególnie po śmierci swojej matki Amalie Louise von Arenbeck odziedziczył spory majątek, z którego finansował swoje różnorakie fanaberie. Ktoś zapewne się zastanawia, co się stało z listem od króla Portugalii Michała I Braganca. Odpowiedź brzmi: nic. Został on zachowany w tajemnicy z obawy przed ponownym rozbudzeniem wielkiej miłości Ludwiki do króla Michała I. Można to wszystko skwitować jednym zdaniem: smutne, ale niestety prawdziwe. Oczywiście bez tej tragicznej historii trudno byłoby unaocznić i zrozumieć historię rodziny i tym samym przyszłej cesarzowej Sisi. Niestety w takich okolicznościach i na siłę, wbrew woli rodziców Sisi powstała jej rodzina licząca łącznie dziesięcioro dzieci. DC urodziła się o godzinie 10.45 24 grudnia 1837 roku w Monachium w pałacu Herzog Max Palais wybudowanym w latach 1828 do 1831 roku przy obecnej ulicy Ludwigstrasse 13 w Monachium. Przez ojca Sisi była nazywana Bożonarodzeniowym prezentem, gdyż urodziła się w Wigilię Bożego Narodzenia. Tutaj, na tej litografii, możemy wiedzieć pałac, w którym urodziła się Sisi. Również na tym obrazie jest on widoczny po lewej stronie z tymi kolumnami i balkonem. Podobno Sisi była przez swego ojca postrzegana jako najbardziej udane dziecko, względnie była najbardziej lubianym dzieckiem. Jednak gdy Sisi miała dopiero kilka tygodni, jej ojciec Maksymilian, czy jak to woli, cytrowy Maxiu, wyruszył 20 stycznia 1838 roku w kilkumiesięczną podróż. Przez Wenecję, Korfu, Patras, Ateny, Aleksandrię i Kair w Egipcie do Ziemi Świętej. Wspinając się na piramidę Heopsa, kazał swoim towarzyszom jodłować według bawarskiego zwyczaju, i zagrał na jej szczycie podobno na Cytrze. Ekstrawagancja i osobliwe pomysły motywowały go całe życie. Ojciec Sisi Maximilian rzadko spędzał czas z rodziną i zajmował się swoimi dziećmi. Tutaj na lewym obrazie widzimy rodziców Sisi, a na prawym rodzeństwo Sisi w późniejszym wieku. Aczkolwiek na prawym obrazie Sisi nie została przedstawiona. To, że ojciec Sisi nie troszczył się o swoją rodzinę i nie opiekował się swoimi dziećmi, zwracało to nawet uwagę w tamtych czasach, mimo iż wyższe sfery były w tej kwestii raczej nietypowe i ogólnie mało zajmowały się swoimi dziećmi. Księżna Ludwika troszczyła się jednak i opiekowała swoimi dziećmi. Niemal kompletnie sama, bez pomocy męża. Oczywiście miała służbę w pałacach, w których mieszkała, ale wychowanie dzieci postępowało bez wsparcia męża, czyli tak zwanego cytrowego Maksia. A więc w dużym skrócie ojciec Sisi, czyli cytrowy Maksiu, gdyż tak jak widzimy tutaj na środkowym obrazie, jest przedstawiony też jak gra na cytrze, względnie trzyma cytrę i kochał grać na cytrze. Totalnie olewał mimo wszystko swoje dzieci. Stoi to oczywiście w sprzeczności z przedstawianiem ojca Sisi jako troskliwego i super opiekuńczego ojca w filmach o niej. No cóż, filmy, a fakty to często dwie różne historie. Oczywiście obraz Sisi w filmach jest o, z tego względu całkowicie zafałszowany i zupełnie odpowiada źródłom oraz rzeczywistości gdyż, tak jak wspomniałem, kontakt CC z ojcem, jak i jej rodzeństwa, był wręcz marginalny. Jest to tylko wypolerowana i dość cukierkowa wizja idylli rodzinnej przyszłej cesarzowej Austrii, przedstawionej w ekranizacjach filmowych sam fakt, że gdy 15 sierpnia 1888 roku jej ojciec zmarł po dwóch udarach i Sisi mimo to nie pojawiła się na pogrzebie ojca i wolała pojechać na odpoczynek na wyspę Korfu, mimo że jej mąż cesarz Franciszek Józef I był na tym pogrzebie, a ona nie. Mówi to oczywiście samo za siebie, jaki miała stosunek z ojcem przyszła cesarzowa Sisi. Sisi spędzała większość swojego dzieciństwa w swoim rodzinnym pałacu w Monachium, a okres letni w zamku Posenhofen. Zamek Posenhofen możemy tutaj właśnie widzieć na tej fotografii. Jak i na tej. Zamek Posenhofen był położony z dala od monachium i zarazem z dala od monachińskich konwenansów i uciążliwych protokołów dworskich. W swoim dzieciństwie jako nastolatka Sisi słabo interesowała się nauką. Tutaj możemy widzieć Sisi na lewej właśnie na lew, lewym zdjęciu na obrazie na którym jest przedstawiona wraz ze swoim bratem Karolem Teodorem, który w przyszłości będzie znanym okulistą. Sisi według opisów sprawiała raczej wrażenie osoby Niespokojnej, która krótko mogła skupić uwagę, jak już wspomniałem, interesowała się nauką. Bardziej interesowała ją jazda konna, rysowanie i pisanie wierszy. Oprócz tego kochała spacery po lesie i interesowała się polowaniami, co było powiązane z jej zamiłowaniem do jeździectwa. Uwielbiała także rysować i malować krajobrazy. Wstydziła się też obcych ludzi i nie lubiała, jak się ktoś na nią bezmyślnie gapi. Uczyły ją guwernantki. Początkowo była uczona razem ze swoją 3,5 lata starszą siostrą Heleną przez Angelkę Mary Newbold, która uczyła dziewczynki 4 lata. Ten okres ukształtował obie siostry do tego stopnia, że do końca życia używały języka angielskiego jako sekretnej formy komunikowania się. Od 1846 roku Sissy i Helenę uczyły i wychowywały dwie oddzielne guwernantki, gdyż pani Newbold ożeniła się. Sissy przypadła pod opiekę pani Louise von Wulfen, z którą się po czasie bardzo związała. Według opinii guwernantki pani von Wulfen, Sisi była delikatna i nadwrażliwa. Ze swoim rodzeństwem miała stosunkowo dobry kontakt, który z czasem przekształcił się w późniejszych latach w dość chłodne relacje, jak to niestety często bywa wśród rodzeństwa. Jak te relacje z rodzeństwem konkretnie wyglądały, dowiemy się w innej części e, historii naszej cesarzowej Sisi. W każdym razie do tego momentu prowadziła ona w miarę beztroskie życie dziewczynki z wyższych sfer. W kwestii materialnej niczego jej nie brakowało, w kwestii rodzinnej brakowało ojca i to e, wszystkim dzieciom. Gdyż, jak już wiele razy wspominałem, miał inne zajęcia i realizował bardziej swoje zainteresowania i hobby niż zajmował się rodziną. Do tego ojciec zdradzał systematycznie swoją żonę i miał co najmniej dwójkę dzieci pozamałżeńskich, które powstały ze związków z licznymi kochankami. Więc z tej strony było to smutne dzieciństwo, gdyż dzieci de facto miały ojca, nie mając go. Pojawił się jak duch, spłacał nowe dzieci, żonie i znikał. Nie brał udziału w wychowywaniu swoich dzieci, kompletnie się tym nie interesował i się o to nie troszczył. Wszystko było de facto na głowie jej matki, czyli na głowie Ludwiki, matki Sisi. I dzieci oczywiście to widziały i z tego powodu z pewnością w jakiś sposób cierpiały i im tego brakowało. Sisi Dora stała nieświadoma faktu, że już w wieku 15 lat stanie się cesarzową Austrii i tym samym jedną z monarchin jednego z najpotężniejszych państw ówczesnego świata. Jak do tego doszło i jak potoczyły się jej losy, dowiemy się w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszam.